powoli właśnie jemy. Znowu, przepraszam was, ale naprawdę jak jestem głodna po szkole, to pierwsze co to idę tutaj, żeby coś zjeść. I najczęściej jest to właśnie Subway, więc jemy sobie Subwaya. I dzisiaj miałam straszny dzień w szkole, pisałam sprawdzian z historii, ale na szczęście to już jest za mną i już go napisałam i jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, nieważne jaką ocenę dostanę. No i tutaj siedzimy z Anią i mamy paczki, bo byłyśmy na poczcie, ale nie nagrałam wam, bo nie miałam siły wyciągnąć nawet aparatu, jestem taka zmęczona. I tutaj dostałam, zobaczcie, pokaż mi, dostałam moją pierwszą paczkę świąteczną od widzek, od Patrycji, tak? Od Patrycji i Natalii, z tego co pamiętam. Dostałam, zobaczcie, takie cudowne kapcie świąteczne, moja pierwsza paczka świąteczna. Kartkę dostałam świąteczną. Ej, nawet nie wiedziałam, że będziecie mi wysyłać w tym roku, bo w tamtym roku dostałam dużo kartek świątecznych. Zobaczcie, jeju. Ja uwielbiam dostawać kartki świąteczne, kartki urodzinowe, kartki z wakacji, kartki w każdej postaci. Będziemy sobie teraz otwierać paczki. Zobaczymy, co dostałam. Jemy sobie kurczak fajta i do tego wzięłyśmy sobie kole, znaczy wzięłyśmy taki kupon Subway z... Adres trochę zerwałam, ale dobrze. Z Coca-Colą właśnie. Mamy godzinę... Godzina 14. 14:34, Ania, co ty robisz? Nie, nic. Ludzie się na mnie patrzą, obserwują mnie z każdej strony. Masakra po prostu, czuję się obserwowana. Co tam jest? O, jakieś, co to jest? Wazelina. Poziomkowa, uwielbiam poziomki. I nie fokusuję się. Masz list, to sobie później. O, wazelina poziomkowa, uwielbiam poziomki. O, tu też, ej, co? Ktoś tak poziomki lubi, czy coś? Nie wiem, ja lubię poziomki. Poziomki są dobre. Ja nie wierzę, patrzcie na to. Mrs. Bieber, no ja nie wierzę, ktoś zaadresował paczkę dla Mrs. Bieber. Ja kocham was, normalnie jesteście najlepsi, najlepsi, najlepsi. To jest odmuchonator. A co to jest? Bo nie wiem nawet, zaraz zobaczymy. Fajnie, że ja robię już open i nikt ten dla Angeliki od fanki. Muszę sobie w domu to otworzyć i zobaczyć, co jest w tym. Dobra, Ania, to pochowaj to, żebyśmy wiedziały, co od kogo jest. My będziemy teraz jadły i odezwiemy się do was potem. Zjadłyśmy i przypomniało mi się, że znowu nic dla was nie nagrałam. Byłyśmy w Hebe. I Angelika mi kupiła prezent. No, ona sobie wmawia, ale tak, tak, Ania, kupiłam ci prezent. Gdzie teraz idziemy? Ania, powiedz, gdzie teraz idziemy. Nie wiem. Patrzcie. Jabłuszko. To my dzisiaj. Nie patrzcie na mnie, bo nawet nie mam jak sobie poprawić włosów. Umieram. Z kamery. Patrzcie. Moja torebka dzisiaj przechodzi wszystko, bo napakowałam wszystkie paczki od was i mi zaraz ręka odpadnie. Jeszcze nagrywam drugą ręką i totalnie zaraz zwariuję. Patrzcie, jaki ładny ciastek. Nawet nie wiem, co to jest za sklep, ale dobra. Siedzimy sobie w galerii, czekamy na autobus, bo mamy dopiero o 47. Nie, mamy teraz, ale to mi się nie chce. No, zaczynamy wcześniej, ale on wtedy nie jedzie dokładnie pod mój dom, a tym drugim mam centralnie przystanek pod swoim domem, więc jedziemy tym drugim, który jest dopiero za 15 minut około. Siedzimy sobie tu. Ja jestem taka wykończona, że nawet nie mamy siły chodzić po sklepach. Bo tak mnie wszystko boli. Jest mi tak gorąco. Umieram dzisiejszego dnia. Ania też umiera. Ania, zobaczcie, jak ona jest załamana. No zobaczcie, no ona jest załamana po prostu. A tu moja torba, w której jest po prostu wszystko. Patrzcie, ona się nawet... Tu są same paczki. Ja nawet książek nie mam, bo są same paczki. Wiesz, to moja jest ciężka? Pokażę o... Moja jest taka jak twoja. Mam jakąś książkę z polskiego. Ja też. Bo mam zadanie, znowu. Patrzcie, tutaj ładnie tak świecąco. Jedziemy autobusem. Nie słychać. Jesteśmy przy tym korku, ale już go nie ma. Czeka, więc my jechałyśmy autobusem z jakąś godzinę. Godzinę po prostu, bo korek był straszny, jakiś wypadek czy coś takiego, masakra po prostu. Jestem ledwo żywa. Nagrałam wam coś w autobusie, ale nie wiem, czy tam było, co mnie słychać, ale... Nie widać, też mnie nie było, ale dobra, nieważne. Idziemy teraz do mnie do domu, bo ja muszę... Ania ma moje paczki w swojej torbie, bo mi się nie zmieściły wszystkie, więc musimy je dać. No... I będziemy pić herbatę. Będziemy pić herbatę Lipton, peach mango, no. A może wylosujemy dzisiaj kogoś, co? O, to dobra, to Ania dzisiaj będzie losowała nagrodę z dzisiejszego dnia. Idziemy do domu, zobaczymy się za chwilę. Bye. Jedziemy windą, w skrzynce jeszcze miałam kilka listów. No. I zobaczymy się u mnie w domu. Jesteśmy już w domu, jest mi tak strasznie ciepło, że nie wytrzymuję, naprawdę, jest strasznie gorąco. Ania tutaj ogląda mojego nowego Glossy Boxa. Big Glossy właściwie. Nowego i muszę wam nagrać filmik z tego. Tylko, że najpierw chcę przetestować te kosmetyki i nagrać wam taką recenzję. No,
Muszę jej zrobić herbatę, strasznie mi się chce pić. I odezwiemy się do was potem. Ok, więc teraz będziemy robić losowanie. I wczoraj nie było filmiku, więc będziemy losować 14 i 15. I Ania będzie dzisiaj losowała. Najpierw 14. Co to ułożyłaś? Nie wiem. Pokaż tutaj. Zdjęcie z podpisem. Ania wybiera zdjęcie. O, bo Ania je robiła. Więc to zdjęcie i zobaczymy, Ania losuje dla kogo. Imię i nazwisko Ania, nie chcę, żeby ją pokazywała, no. Julia Górska. Julia Górska. I teraz sprawdzamy 15. Prezent Baby Lips brzoskwiniowa. Mamy dzisiejszą nagrodę i Ania losuje, dla kogo jest Baby Lips. Agata Mokrogórska. Proszę bardzo, Agata, tak, Agata Mokrogórska. Gratuluję. Tak, ja również gratuluję, ale nie będę na razie siebie nagrywać. Pijemy sobie herbatę. To jest peach mango, a Ania miała owoce leśne. Chciałabym powiedzieć, że patrzcie, jak mało zostało już tych dni do świąt. Było ich cały, był kalendarz. Może zobaczymy, co będzie jutro. Co będzie jutro? O, jaka niespodzianka. Nie, to co będzie jutro, to zobaczymy jutro. A nie można podglądać. Ok, więc ja właśnie skończyłam nagrywać dla was filmik z paczkami i listami od was. Jestem wykończona, mam tyle rzeczy, po prostu wszędzie jestem obłożona paczkami, zaraz wam to pokażę. I tak jest po każdym filmiku z paczkami, jaki nagrywam. Teraz muszę to posegregować, pochować listy do listów, jakieś kosmetyki do kosmetyków. Muszę to jakoś porozdzielać i zrobić z tym porządek, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. I zaraz będę jadła pizzę, co wam pokażę, bo właśnie przyjechała pizza, kiedy ja nagrywałam i musiałam dokończyć filmik. I dopiero teraz będę mogła zjeść. Zobaczcie, tak wygląda moje łóżko po nagrywaniu. Tutaj mam mnóstwo listów i wszystkiego, ale tutaj odkładałam wszystkie paczki i tutaj też mam ich pełno. Tutaj mam lampę i muszę teraz to wszystko posprzątać. Tu mam sosy i zobaczcie, jaka przepyszna z kurczakiem. Teraz będę jadła, bo jestem mega, mega głodna. Chciałam wam pokazać mój bałagan z innej perspektywy i zobaczcie, mam specjalne ozdoby teraz do vlogmasów. Stwierdziłam, że będą takie fajne, świecące te lampki. Tylko oczywiście zorientowałam się w połowie grudnia, kiedy już połowa vlogmasów za mną. Muszę posprzątać teraz to. Ok, więc jak widzicie, ja jestem bardzo nieogarnięta, więc pokażę się wam tylko tak. Właściwie to się wam nie pokaże. Ale stwierdziłam, że lepiej tak, niż żebym miała mówić i pokazywać wam, załóżmy, ścianę. Więc chcę sobie obejrzeć... Chcę sobie dokończyć oglądać Victoria's Secret 2014 Fashion Show, bo już się tak zbieram, a obejrzałam dopiero 11 minut z prawie 50. Tutaj mam kartki świąteczne, bo przed chwilą nagrywam ten filmik i te wszystkie kartki chcę sobie przypiąć tutaj. Muszę sobie zmienić właśnie na świąteczną, teraz muszę sobie jakiś inny plakat przywiesić, ale to właśnie zrobię potem. Właśnie chciałabym się już z wami pożegnać, więc te kartki niedługo zobaczycie na mojej tablicy. Przepięknie będą wyglądać. No, ja się już z wami żegnam i widzimy się w kolejnym vlogmas. Pa! Czekamy na nich cały czas, bo nie wiadomo, gdzie są. Zapytałam się Domina, kiedy będą tutaj. To wiecie, co mi powiedział? Jak tramwaj dojedzie.